zgromadzonych. Tak jak Marta zapowiedziała, pierwszy temat zaczniemy od strony takiego zrozumienia. Myślę, że nie można lepiej trafić niż osobę, która swoją karierę naukową i edukacyjną tak naprawdę poświęciła sztucznej inteligencji, albo też i tym wszystkim protoplastom, które doprowadziły nas do sztucznej inteligencji. Myślę, że ta sztuczna inteligencja jest takim tematem dla nas chwytliwym od kilkudziesięciu lat, a dla części zgromadzonych pewnie dlatego, że usłyszeli o ChatGPT, zobaczyli te możliwości programu. Na co chciałem zwrócić uwagę? Dlaczego nas to wszystkich intryguje? Dlatego, że to jest pierwsze rozwiązanie informatyczne, które powoduje dotarcie do nas nie od strony algorytmicznej, że go podziwiamy, co to robi, co się dzieje, tylko odczuwamy, że rozmawiamy z człowiekiem. I to jest chyba coś, co spowodowało, że jest taka popularność, a zarazem, co się dzieje w takiej sytuacji, pojawiło się dużo mądrych ludzi, którzy nagle są ekspertami od tej sztucznej inteligencji, które w mojej ocenie nas albo próbują sprzedać szkolenia i różne dziwne rzeczy z perspektywy być prompt masterem, albo nam tłumaczą, że za chwilę ta sztuczna inteligencja nam zabierze pracę. Więc może, Mikołaj, zacznijmy od tego. Zastanówmy się nad tym, czym jest ten ChatGPT i jak to wygląda. Tak. To faktycznie robi ogromne wrażenie. Jeżeli zadamy pytanie takiemu chatowi GPT, napisz mi instrukcję obsługi drukarki w stylu biblijnym, to faktycznie zobaczysz taki tekst, który będzie głosił: a ujrzawszy mrugające światełko po lewej stronie, kartki wsadzisz do drukarki i kartek wsadzisz nie za dużo i nie za mało, ale w sam raz i nacisnąwszy na przycisk drukarka zadziała i tak dalej, i tak dalej. I ludzie mają taką tendencję, żeby faktycznie ta maszyna mówi tak jak my, więc ponieważ my jesteśmy inteligentni, obviously, więc ta maszyna też musi być inteligentna. Ja przed naszą rozmową przygotowałem sobie przykład, który mam nadzieję w przeciągu 30 sekund wszystkich przekona o tym, że tam nie ma żadnej inteligencji. A przykład bierze swój początek od Claude'a Shannona, który, jak wiesz, jest ojcem współczesnej informatyki, który w latach 50. zaproponował sposób generowania języka w sposób całkowicie automatyczny. Claude Shannon powiedział tak: weź dowolną książkę i wybierz sobie jakieś słowo, jakiekolwiek, od którego chcesz zacząć zdanie. Znajdź to słowo w tej książce i wypluj następne słowo, które będzie po tym słowie. Weź to słowo, które teraz napisałeś, znowu znajdź je w tej książce, być może w innym miejscu tej książki, i znowu wygeneruj kolejne słowo i tak sobie generuj te słowa, zobaczysz, co z tego wyniknie. Ja zrobiłem to ćwiczenie, dlatego wziąłem ze sobą tutaj notesik, ponieważ mam zapisane zdanie. Ja wziąłem sobie pana Tadeusza. Wziąłem pana Tadeusza i zacząłem od słowa chciał, żeby zobaczyć, co taka najprostsza możliwa metoda nam wygeneruje. I szanowni państwo, zdanie, które całkowicie automatycznie, zgodnie z tą procedurą, wygenerowało, brzmi tak: chciał coś ważnego zadać panu Bogu, cesarską łaską przyjąć, nie może z wielu rzeczy zgoła, co jest świętym rodziny. No nie jest to jeszcze w pełni sensowne zdanie, zgoda, ale też no, brzmi, tam jest jakiś kawałek gramatyki, prawda? Te słowa się ze sobą troszeczkę zgadzają. Gdybym był trochę bardziej... Gdybyś był politykiem, mógłbyś użyć. Prawdopodobnie. Gdybym troszeczkę rozbudował tą moją metodę, to na przykład patrzyłbym na pary słów i generowałbym trzecie słowo, które znalazłem po parze słów. Albo na przykład starałbym się jeszcze zobaczyć, jak często dane słowo występuje w języku polskim, po to, żeby chętniej wybierać częste słowa. Ale to jest całkowicie prosta, no, niedeterministyczna, ale całkowicie prosta, prymitywna metoda generowania tekstu, która przy odrobinie pracy wygenerowałaby zupełnie znośne zdanie. Co więcej, w stylu Mickiewicza, tak? Ale mogę sobie wziąć dowolną książkę. I teraz ten ChatGPT robi zasadniczo to samo. Jedyna różnica polega na tym, że on przeczytał wszystkie książki, jakie są. Wszystkie książki, które zostały zdigitalizowane przez Google'a. On też robi w ten sposób, że nie patrzy tylko na jedno słowo i na podstawie jednego słowa chwyta następne słowo. On sobie patrzy na zbiór słów. A 3, 4, 5, 6. Mówimy o tym kontekst. Jak duży jest ten kontekst, który on potrafi przeczytać? Oczywiście ten najnowszy model potrafi przeczytać kontekst rzędu 4000 słów. No więc można powiedzieć, że on jest bardzo pojemny, ale to jest tylko liczba. Tam nic się nie zmienia. Tam nie ma żadnego uczenia, tam nie ma żadnego zapamiętywania, tam nie ma żadnego stanu, tam żaden prąd w żadnym neuronie nigdy nie popłynie.
i można powiedzieć, okej, tam jeszcze jest jeden drobna rzecz. Jeżeli słowo, które ja znalazłem, następne jest częstym słowem, jest spójnikiem na, w, i tak dalej, to być może losowo wybrane następne słowo złamie sens, semantykę danego zdania. Ale właśnie dlatego wystarczy spojrzeć chwilę wcześniej na kontekst, żeby utrzymać sensowność tej rozmowy. I to, co my dzisiaj widzimy, to jest zasadniczo rzecz biorąc ta właśnie metoda zaaplikowana do gigantycznych zbiorów danych, zaaplikowana, jeszcze troszeczkę poprawiona, żeby to jeszcze bardziej wyglądało konwersacyjnie. Ale znowu, bądźmy ze sobą szczerzy, jak to zostało poprawione? Jest takie modne słowo teraz reinforcement learning through human feedback. I ten reinforcement learning through human feedback polega na tym, że zatrudniamy ludzi w Kenii za $2 za godzinę i każemy im siedzieć i poprawiać zdania, które model z siebie wypluwa po to, żeby wybrać to zdanie, które danej osobie się wydaje najbardziej prawdopodobne, najbardziej ludzkie, najbardziej naturalne w danym kontekście. I to jest wszystko. A propos tych $2, bo to takie może brzmieć z naszej perspektywy straszne, w tej Kenii to jest, każdy chciał za tą stawkę tam pracować. Także to jest ten rzecz, która została podsuwana tak publicznie, że za grosze to było uczone, po prostu taki jest rynek. Tam ludzie zarabiają w fabrykach o połowę mniej niż na tej pracy. I to była super praca z perspektywy tego. A ja bym do tego, jeszcze zanim przejdziemy do następnych tematów, chciałbym z tobą jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Inteligencję my definiujemy jako między innymi zdolność uczenia, zdolności poznawcze. I są trzy takie rzeczy z mojej perspektywy, to jest moja teoria, ja uważam, że to takie nieosiągalne w dłuższej perspektywie, czyli pierwsza rzecz to jest, znaczy może najważniejsza, intencjonalność działania, to jest element, który jest bardzo ważny w inteligencji, planowanie, drugi element inteligencji, bardzo ważny i rzecz taka, która by nas doprowadziła do tego, ja tutaj idę w kierunku tego chociażby dzieł sztuki, chociażby generowanie obrazów i takich rzeczy, czyli to, że chcemy mieć jakąś kreatywność w tym. Czy uważasz, że te trzy elementy już ChatGPT ma, bo część ludzi to przedstawia tak, jakby to de facto było. Czy uważasz, że te algorytmy są w tym momencie już na tym etapie albo są symptomy, że one mogą tak być? Ja pomijam aspekt ułomności naszego postrzegania, tylko takiego rzeczywistej oceny sytuacji. Ja osobiście jestem głęboko przekonany, że ChatGPT tego nie posiada. Ja bym uprościł te trzy aspekty inteligencji, o których mówisz, do w sumie jednego, który jest może bardziej namacalny i możemy go tak bardziej naukowo czy technologicznie zbadać, mianowicie do kwestii takiego wnioskowania przyczynowego, że to, co nas odróżnia od innych świadomych bytów, żywych organizmów, jest to, że my faktycznie potrafimy myśleć w sposób przyczynowy. Zazwyczaj uczymy się w ten sposób, że na podstawie kilku dosłownie przypadków uogólniamy te przypadki do pewnej ogólniejszej zasady, mówiąc A powoduje B. I teraz zdumiewające jest to, że mimo, że pracujemy nad sztuczną inteligencją od 80 lat, tak naprawdę przyczynowość jest całkowicie obca. Ona w ogóle nie występuje. My całe uczenie, wszystkie te GPT 3, 3,5, 4, one działają tylko i wyłącznie na danych obserwacyjnych, bez jakiejkolwiek możliwości wstrzyknięcia tam intencjonalności czy przyczynowości. To można bardzo prosto pokazać czy wyjaśnić na prostym przykładzie. Wyobraźmy sobie, że chcemy zbadać, czy aspiryna powoduje redukcję bólu głowy. Więc dane obserwacyjne polegają na tym, że bierzemy 1 000 000 ludzi, patrzymy, 500 tysięcy wzięło aspirynę, 500 tysięcy nie wzięło tej tabletki aspiryny, tych nadal boli głowa, tych przestała boleć głowa, tych bolała głowa, wzięli aspirynę, nadal ich boli, tych nie bolała głowa, wzięli aspirynę, zaczęła ich boleć głowa, no jakoś tam sobie podzielimy ten zbiór danych. To są dane czysto obserwacyjne, nie możemy wykonać żadnego eksperymentu, w żaden sposób nie wpływamy na rzeczywistość. Patrzymy na rzeczywistość taką, jaka ona jest, no i sobie odpowiadamy na pytanie. Więc na tej podstawie żaden producent aspiryny nawet nie będzie w stanie powiedzieć, czy ta aspiryna działa, czy nie. Teraz, gdybyśmy chcieli, jedyne, co my możemy zrobić, żeby spróbować wprowadzić taką przyczynowość, to wykonanie testu AB. Moglibyśmy wziąć 100 osób i powiedzieć tak, wy weźmiecie aspirynę, wy weźmiecie placebo. Nie wiecie, czy wzięliście aspirynę, czy nie. I teraz zbadamy, czy po tej aspirynie boli was głowa, czy nie. Proste, no wszyscy robią testy AB, to jest zupełnie dla nas oczywiste, jest cały aparat statystyczny, który pozwala to mierzyć. Ale żaden model AI nie potrafi tego zrobić, absolutnie. Za wyjątkiem tych mechanizmów reinforcement learning, powiedzmy, że one się delikatnie zbliżają, tak pukają troszeczkę od spodu do tego świata przyczynowości. A przecież my jako ludzie, my jesteśmy o jeszcze jeden poziom wyżej, dlatego że my potrafimy myśleć w kategoriach counterfactuals, światów, które nie istnieją. Potrafimy
potrafimy odpowiedzieć na pytanie, ja potrafię nie tylko odpowiedzieć na pytanie, czy jeśli boli mnie głowa i wezmę tabletkę aspiryny, czy ona mi pomoże, czy nie. To jest właśnie pytanie, na które odpowiedź znajdę w tym teście AB. Czy w, mówiąc, chociaż to pewnie Natalia to będzie więcej, lepiej to opowie, ale na tych randomized control trials, za pomocą jakichś takich testów zrandomizowanych. Ale my jeszcze możemy pójść wyżej, możemy powiedzieć, mogę odpowiedzieć na pytanie, czy gdybym godzinę temu był wziął tabletkę aspiryny, to czy teraz bolałaby mnie głowa? Nie istnieje wszechświat, w którym ja godzinę temu wziąłem tabletkę aspirynę. Nie ma go i go nie będzie. Nie mogę go stworzyć, nie mogę wykonać takiego eksperymentu. Ale potrafię myśleć o tym i potrafię wnioski z takiego counterfactual przenieść na przyszłość. A jeszcze rozróżnić, nie? Bo to też jest problem rozróżnienia, dokładnie. W którym w cudzysłowie świecie mówimy i myślimy. Dokładnie. Nie? Natomiast wszystkie modele, które są dzisiaj uczone, one są uczone tylko i wyłącznie na danych obserwacyjnych, więc tak naprawdę, mówiąc zupełnie szczerze, model widzi, że wschodzi słońce i widzi, że kogut pieje, ale czy to kogut powoduje, że słońce wschodzi, czy to fakt, że słońce wschodzi powoduje, że kogut pieje, model w żaden sposób tych dwóch rzeczy nie odróżnia. To jest czysta asocjacja, tak? Nie jest w stanie wywnioskować, w którą stronę idzie kierunkowość, tak? Przyczynowość, więc myślę, że nie. Naprawdę jesteśmy... Ale sztuka jest trudniejsza do takiej oceny. Bo ona jest z perspektywy jakby naszych też umysłów, bodźców, stanów na tyle niezbadana, że my tak naprawdę nie wiemy, co powoduje, że... No wiadomo, jest jeszcze taki aspekt popularności, marketingu, zbudowanej mody czy czegokolwiek innego, ale w takiej czystej ocenie, co mi się podoba, co mi się nie podoba, dlaczego akurat to mi się podoba, a to nie, to niestety sztuczna inteligencja może być lepsza niż my sami, bo my bazujemy na jakichś emocjach, które zbudowaliśmy sobie wokół czegoś, a nie wiemy, że jak ktoś nam podsunie utwór czy obraz, który jest podobny do tych, które mi się najczęściej podobały, to one też mogą mi się spodobać. I teraz, czy to jest ten kierunek dobry czy zły? Czy to już jest możliwe? Czy to będzie możliwe? Czy to jest sztuka? Czy to nie jest sztuka? Myślę, że to jest po prostu bardzo źle zdefiniowane pytanie jako takie, w sensie, że problem jest źle, nie twoje pytanie jest źle zdefiniowane, oczywiście chodzi mi o to, że problem jest tutaj źle zdefiniowany, bo nie ma żadnego złotego standardu, nie wiemy, co jest wielką sztuką, co nie jest wielką sztuką. No, sztuka jest z natury rzeczy subiektywna, albo coś na mnie działa i rzeczywiście wzbudza we mnie jakieś emocje, albo wzbudza we mnie jakieś wspomnienia, albo przynajmniej popycha mnie do jakiegoś działania, albo nie. No, więc tutaj myślę, że to jest ten obszar, który... Ja patrząc na to, a też jak gdyby rodzinnie będąc związany ze światem sztuki, patrzę trochę na to tak samo jak 100 lat temu malarze patrzyli na fotografów i pluli na nich i uważali, że to jest w ogóle jakieś wynaturzenie, bo przecież za chwilę nikt nie będzie kupował i nie będzie malował obrazów, po co, skoro byle głupek potrafi nacisnąć na spust migawki i wyjdzie z tego zdjęcie. Dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że fotografia jest taką samą sztuką jak rzeźba, czy jak instalacje wideo, czy cokolwiek takiego, bo wiemy, że to sztuka nie jest w formie, ona jest w treści, a nie w formie. Maszyna taka jak, nie wiem, Stable Diffusion czy DALL-E potrafi wygenerować formę, ale o tym, czy za tą formą kryje się treść, czy nie, to ta decyzja jest czysto subiektywna i leży po naszej stronie. Czyli możemy założyć, że ta sztuczna inteligencja, która będzie w obszarze sztuki, to zastąpi nam na przykład, nie wiem, fotografię komórkową, ale nie fotografię artystyczną. Myślę, że tak. Myślę, że zmiany są nieuniknione. Co do tego też nie mam żadnych wątpliwości, ale one są chyba pójdą w inną stronę. Znaczy, ja przyznam się szczerze, że wbrew wielu osobom, które są bardzo negatywnie albo katastroficznie wręcz nastawione do przyszłości, którą oferują te narzędzia, ja trochę się wzdrygam przed nazywaniem ich sztuczną inteligencją, bo ani sztuczne, ani inteligentne tak naprawdę, ale no powiedzmy, przed tymi modelami takimi właśnie jak ChatGPT czy za chwilę GPT-4, myślę, że zmiana pójdzie w zupełnie inną stronę. Zauważ, że to jest taka idea, którą trochę zapożyczyłem od Cala Newporta, ale poobracawszy ją w głowie, wydaje mi się, że ten facet ma rację. Jego teza jest mniej więcej taka, że my... jaka jest wartość działalności umysłowej, tego, co kojarzymy z inteligencją? Generalnie to polega na tym, że działalność umysłowa powinna prowadzić do jakiejś synergii, do powstania czegoś nowego, do jakiegoś twórczego złączenia idei, do pojawienia się nowej idei i tak dalej, i tak dalej. Teraz to jest ten obszar biznesu, który po pierwsze charakteryzuje się ogromną wypłatą. To jest taki rynek winner takes it all. Jeżeli uda się tobie jako prezesowi firmy
przyjąć do pracy najlepszą projektantkę w interfejsów UI albo najlepszego projektanta baz danych, tak? Takiego naprawdę najlepszego, absolutnie top talent, to zysk z zatrudnienia drugiej, trzeciej, czwartej osoby, on nie jest liniowy, jest proporcjonalnie zupełnie na ziemi. Tak? Jeden Einstein załatwia sprawę. Nikt nie pamięta, kto był drugi po Einsteinie, tak? Bo jest Einstein, a potem długo nic. Tylko że, jeżeli na przykład zatrudnisz jakiegoś wybitnego specjalistę od sztucznej inteligencji, wink, wink, i zapłacisz mu, nie wiem, stawkę typu 200 euro za godzinę, wink, wink, to jak będziesz wiedział o tym, czy ten specjalista czy specjalistka naprawdę myślą, czy zastanawiają się nad tym, co zrobić na obiad i że w sumie fajnie byłoby pojechać sobie na Mazury, bo może będzie ładna pogoda. Jakby jest tak dalekie przełożenie pomiędzy efektem działalności intelektualnej, a efektem, który widać potem w świecie rzeczywistym, że presja ekonomiczna spowodowała, że przestaliśmy w ogóle wartościować pracę umysłową. To, co my nazywamy dzisiaj pracą umysłową, nie jest pracą umysłową. To, co można zrobić, to można policzyć. Myśmy zaczęli zajmować się tak naprawdę obliczeniami. I większość tej pracy umysłowej, tych pracowników umysłowych, pracownic umysłowych, którzy są dzisiaj pozatrudniani w bankach, firmach, przedsiębiorstwach, gdziekolwiek, oni nie wykonują pracy umysłowej. Oni zajmują się obliczeniami, rzeczami, które są policzalne i które można zobaczyć. Typu, ile maili wysłałeś, na ilu jesteś kanałach na Slacku, ile memo, ile spotkań, ile kawałków tekstu napisałeś, napisałaś i tak dalej, i tak dalej. To się da policzyć. I można powiedzieć, o, ta osoba pracuje, ciężko pracuje, bo napisała 3 raporty, 2 artykuły naukowe i jeszcze odpowiedziała na 80 maili. Ale to nie jest praca intelektualna. I teraz duża część tego, co zostanie zastąpione przez ChatGPT i podobne temu modele, to jest właśnie ta taka czysta obliczeniowa praca. Nie ma potrzeby, żebyśmy my ze sobą wymienili 10 maili, które zsynchronizowały nas tutaj i umówiły szczegóły dzisiejszego naszego spotkania, skoro to jest coś, co z łatwością zrobiłby nawet dzisiejszy model. Tak? Albo 2 modele, jeden twój, drugi mój, które by się dogadały, sprawdziłyby kalendarze i powiedziały, o, tu jest slot, tutaj możemy zrobić, a poza tym może musi jeszcze puścić do domu studentów, no bo w tej chwili właśnie powinni być na wykładzie. Być może napisanie maila, no po co ja mam siedzieć i pisać maila, tak, i stracić 15 minut na napisanie maila, skoro mail napisany przez ChatGPT będzie praktycznie taki sam dobry, jak ten, który ja napiszę. Natomiast czy ChatGPT napisze w moim przypadku artykuł naukowy, w twoim przypadku wpadnie na jakiś nowy pomysł projektu albo rozwiązania jakiegoś problemu dla waszego klienta? Nie. Więc myślę, że nastąpi duże przesunięcie, redefinicja tego, co uważamy za pracę intelektualną, za pracę umysłową. Myślę, że te modele o dziwo nas wyswobodzą. Zdejmą z nas dużo takiej nieprzyjemnej pracy, która nie jest pracą, jest obliczeniami de facto. Ale to idziesz w kierunku tego, co też między innymi Harari w książkach opisuje, że tak jak była pierwsza rewolucja, gdzie pracę stracił koń, a nie woźnica, to teraz mamy przez to, że ta rewolucja dotyczy względów poznawczych, niestety pewne rzeczy, co robią ludzie, nazwijmy to, pracujący umysłowo, nazwijmy to, w pewien sposób ich praca może być zautomatyzowana. Z drugiej strony mówimy cały czas o tym i to jest taki przekaz, który zdajemy, że wyzwolimy jakieś ich możliwości i potencjał do innych czynności, tylko pytanie się zaczyna od razu rodzić, czy jest tyle potrzebnego tego potencjału w obecnym stanie pracy. Bo to jest jakieś zagrożenie, które teoretycznie jest z perspektywy tego działania, bo jeżeli ktoś siedzi i przepisuje pewne rzeczy, pisze te maile, a my mu tą pracę zautomatyzujemy, czyli będziemy od niego oczekiwać jakby level decyzyjności, operacyjności wyżej od tego działania, nie? I teraz czy na skalę masową, czy faktycznie to istnieje? Bo tutaj słyszymy o tym, że pojawi się mnóstwo nowych zawodów i tak dalej, ale jaka jest rzeczywistość tego i jak ona może wyglądać? No to już poprzedza moją odpowiedź takim wyraźnym sygnałem, że ja jestem informatykiem, więc teraz jestem całkowicie poza swoją sferą kompetencji i gadam teraz zupełnie od rzeczy. I to jest całkowicie moje prywatne zdanie, ale mi się wydaje, że jeżeli faktycznie czyjaś praca polega tylko i wyłącznie na odpisywaniu na maile, to jest trochę okrutne, żeby kazać ludziom taką pracę wykonywać. Jeżeli to jest taki trochę argument na rzecz, no zabraliśmy pracę temu człowiekowi, który ręcznie popychał te żarna i meł tą mąkę i z tej mąki potem był chleb. No jeżeli mogliśmy to zrobić, to pewnie należało to zrobić. Mi się mimo wszystko wydaje, że
Lepiej, wolałbym, żeby tutaj siedziała osoba, która naprawdę dobrze się zna na... makroekonomicznym ujęciu to starała się przedstawić. Tak, tak bardziej może socjologicznie też potrafi, potrafi wyobrazić sobie szerszy aspekt. Ja jedyne na co patrzę to tylko i wyłącznie na to, co tak naprawdę potrafią te modele i widzę, że w kontekście tego, czym my się dzisiaj zajmujemy, to nie do końca jest... One nie wchodzą na nasz wyłączny obszar kompetencji. Nadal to, co my jako ludzie potrafimy robić najlepiej, czyli rzeczywiście wykonywać tą głęboką pracę intelektualną, ten obszar naszej pracy jest niezagrożony, przynajmniej przez jakiś czas, dopóki nie nastąpi jakaś istotna zmiana paradygmatu. Niektórzy mówią, być może technologie kwantowe. Okej, nie wiem. Jeżeli ta technologia kwantowa, obliczenia kwantowe rzeczywiście potrafiłyby zrobić coś więcej niż tylko refaktoryzować 21 jako 3 razy 7, no to pewnie byłbym bardziej większym optymistą, ponieważ od 20 lat komputery kwantowe nie potrafią nic więcej niż powiedzieć, że 21 to jest 3 razy 7. No to tu jeszcze jestem, pozwalam sobie na odrobinę sceptycyzmu, ale to też jest taki głupi sceptycyzm, bo oczywiście w każdej chwili możemy się dowiedzieć, że nagle została przełamana jakaś granica i wtedy rzeczywiście znajdziemy się w innym świecie. Ale dopóki mówimy o tych modelach OpenAI, które dzisiaj funkcjonują i wszystkich innych, wydaje mi się, że nadal my jesteśmy niezagrożeni i że raczej to będzie zdjęcie z barków nam. Myślę, że to będzie usprawnienie naszej pracy i spowodowanie, że ona będzie przyjemniejsza. Skoro mówisz, że może nie będzie tyle pracy, no to może pozwól swoim pracownikom i pracownicom pracować po 3 godziny dziennie zamiast 8. Właśnie do tego kierunku chciałem zmierzać, bo... A przez resztę czasu niech idą do... Może to nie chodzi też o to zmniejszenie tych godzin pracy, ale inny element, który nas czeka, czyli ta dysproporcja osób pracujących versus niepracujących z perspektywy emerytalnej. Jednak to za chwileczkę będziemy o tym rozmawiać. Ta sztuczna inteligencja, chcemy, żeby nam pomogła z perspektywy zdrowia, długowieczności i tak dalej, ale z drugiej strony nie chcemy pracować do 90 roku życia. Więc to doprowadza nas do takiej sytuacji, że w pewnym momencie w ujęciu globalnym będzie więcej niepracujących niż de facto pracujących. I wtedy zastępująca ta sztuczna inteligencja tych niepracujących, bo nieistniejących, może być faktycznie jakąś korzyścią w naszym ujęciu, nie? Tu już pozwolę sobie przywołać ten przykład, od którego zacząłeś rozmowę, to znaczy wspomniałeś o politykach, więc ja nie chciałbym teraz jak polityk zacząć gadać o rzeczach, o których naprawdę nie mam zielonego pojęcia, więc to nie jest pytanie, na które ja w ogóle pozwolę sobie w jakikolwiek sposób odpowiedzieć, to nie mój obszar kompetencji. Czyli wróćmy do dużych modeli językowych i spróbuj nam je, że tak ujmę, po chłopsku wytłumaczyć, jak to działa i czym to tak naprawdę jest, czyli to na tej podstawie, które jest zbudowane między innymi GPT, ale nie tylko GPT jako jedyny jest, bo tego jest na rynku już pewnie dziesiątki, jak nie setki koncepcji. Tak, no wracając na sekundę już tak pewnie, zamykając tą dyskusję z tym przykładem, z generowaniem tekstu na podstawie jednego słowa, spojrzeniem, jakie jest następne słowo i następne słowo i następne słowo i tak dalej. To jest zasadniczo ten sposób. On w ujęciu tych dużych modeli językowych jest rozbudowany o dwa tylko czynniki. Właśnie pierwszy, o którym już wspomniałem, czyli znacznie większy kontekst, czyli model językowy, szukając następnego słowa, które należy wsadzić w dane miejsce, będzie patrzył na znacznie, znacznie dłuższą sekwencję poprzedzających słów, czy jak my mówimy tokenów, bo to nie muszą być tylko słowa, to mogą być też liczby, znaki przestankowe, interpunkcyjne i tak dalej, i tak dalej. Ale oprócz tego jest jeszcze taki drobny element, który on się bardzo trudno tłumaczy na polski, bo należałoby to przetłumaczyć jako pewien mechanizm uważności. Po angielsku to brzmi lepiej, self-attention, takiej samouważności, samouwagi. Model potrafi skupić się na wybranych słowach, które poprzedzają słowo, które ma teraz wygenerować. Innymi słowy, w niektórych kontekstach model wie, że jeśli został poproszony o napisanie krótkiej notatki podsumowującej na przykład ostatni mecz Lecha Poznań, to słowa takie jak piłka, korner, strzał, sędzia, drużyna są ważniejsze niż i, w, zamiast, biały, umiejąc i tak dalej. Potrafi ważyć sobie słowa i przypisywać większe znaczenie, większą uważność do pewnych wybranych słów. Teraz można by powiedzieć, to teoretycznie rzecz biorąc, my moglibyśmy coś takiego zrobić. Znaczy, moglibyśmy sobie ręcznie wygenerować takie reguły. 100, 200, 500 takich reguł, które by mówiły, jeśli mówisz o polityce, zwracaj uwagę na te słowa. Jeżeli mówisz o sztuce, zwracaj uwagę na te słowa. Jeżeli próbujesz napisać, wygenerować nowy przepis kulinarny, zwracaj uwagę na te słowa. Patrz na słowa pomidor, marchewka i brokuł, a niekoniecznie na przykład na słowo, nie wiem, srebrny, bo tam jest srebrna łyżka albo cokolwiek takiego.
I ludzie mówią, no tak, ale przecież tych reguł to musiałoby być tyle, ile możliwych tematów. Przecież tam musi być inteligencja w tym czacie GPT, no bo nikt sam tylu reguł nie napisze. No napisze, no właśnie napisze. Właśnie o to chodzi, że ten ostatni kawałek, ten ostatni klocek układanki polega na tym, że w trakcie tego treningu, który notabene jest potwornie, koszmarnie drogi, pojedyncze wytrenowanie takiego modelu to jest koszt rzędu milionów dolarów. Plus ślad węglowy większy niż przelot Boeinga z San Francisco do Nowego Jorku i z powrotem. Tak więc jeszcze dodajmy do tego, że trenując te modele jeszcze dodatkowo mordujemy planetę. Ten model potrafił sam sobie wygenerować te reguły, oglądając wszystkie możliwe książki, wszystkie możliwe blogi, wszystkie możliwe notatki, strony internetowe, cały ten gigantyczny korpus, który wziął udział w treningu tego modelu. Przy okazji większość tych danych była ukradziona z internetu, bo OpenAI oczywiście nigdy nie pytało właścicielek i właścicieli tych tekstów, czy zgadzasz się, żeby twój tekst wszedł do naszego produktu całkowicie komercyjnego. Ale to już jest trochę inne. Dlatego właśnie szef, teraz CEO OpenAI, jeździ po wszystkich krajach i zaczyna robić dobrą minę do złej gry, bo ludzie mówią, no halo, halo, halo. No nie możesz po prostu ukraść całej spuścizny intelektualnej ludzkości i teraz ją sprzedawać za pomocą API. To dokładnie coś, co oni robią. Ale wracając do naszego tematu. Rzeczywiście ten model sam sobie po prostu przeczytał te wszystkie teksty i sam na zasadzie właśnie trenowania takiej wielkiej sieci neuronowej wygenerował sobie te reguły. Ale równie dobrze moglibyśmy zrobić to ręcznie. I mielibyśmy, zaczynając od prostego przykładu, w którym wygenerowałem sobie zdanie prosto z pana Tadeusza, to jest zasadniczo to samo, tylko odpowiednio przeskalowane. To od razu mi się nasuwa pytanie, tutaj cytując znowuż fizyka kwantowego akurat, czyli Andrzeja Dragana, który no, jest na pewno ekspertem w swojej dziedzinie. On się wypowiada na temat tego, że ta sztuczna inteligencja jest tym strasznym zagrożeniem, bo on to widzi już, że doszliśmy do etapu ośmiolatka i jeszcze się uczymy szybciej niż ośmiolatek. Czy z twojej perspektywy o tych LLM-ach możemy faktycznie aż tak radykalnie mówić, że to już jest poziom ośmiolatka i że ta sztuczna inteligencja zmierza faktycznie, ja już pomijam ten aspekt, bo on zaczyna tak jakby iść w kierunku tej już... Przed laty mogliśmy czytać o osobliwości, która powstanie i tak dalej i on zaczyna mówić, że powstanie niezależny twór, który nas wykończy i tak dalej, i tak dalej. Już pomijam aż tak daleko idące plany, ale ten moment, że czy faktycznie jesteśmy na poziomie ośmiolatka, który pędzi od strony rozwoju versus przeciętny człowiek? Moim zdaniem nie. Cechą charakterystyczną inteligencji jest jednak uczenie się, a przecież te modele się... Po ich pojedynczym, początkowym wyuczeniu one już się nie uczą. Nie ma żadnego stanu, tam nie ma żadnego takiego dynamicznego mózgu, którym cokolwiek by się zmieniło, prawda? On po prostu jest, to jest zwykłe narzędzie. Czy to jest ośmiolatek? No, nie uczymy ośmiolatków w ten sposób, że pokazujemy ośmiolatkowi 8000 zdjęć psów i 8000 zdjęć kotów i mówimy, naucz się odróżniać psa od kota. No, ośmiolatek potrafi odróżnić psa od kota po pokazaniu mu 3 przykładów. Czego żaden model AI nie potrafi. więc myślę, że tutaj nie. Ale za to rozpozna 200 gatunków kotów. Bo je zapamięta. Więc pytanie teraz, czy zapamiętywanie utożsamiamy z inteligencją. Te modele są tak wielkie i one mają tak ogromną pojemność, że faktycznie są w stanie zapamiętać bardzo, bardzo dużo. Ale zapamiętywanie, no, to nie jest mimo wszystko inteligencja, prawda? Za chwileczkę zostanie opublikowany i upubliczniony następny model następnej generacji GPT-4. Tam prawdopodobnie ludzie zwariują zupełnie, mimo że zasada jest ta sama. To jest cały czas pan Tadeusz słowo po słowie generowany. Jak wiesz, GPT-4 jest uczony w sposób wielomodalny, to znaczy oprócz danych tekstowych również w trakcie uczenia widział mnóstwo zdjęć, widział sekwencje wideo, widział sekwencje audio. Więc to będzie model, do którego będziemy mówili wprost, narysuj obraz w stylu Van Gogha prezentujący na przykład, nie wiem, tutaj to audytorium, albo zaśpiewaj głosem Janis Joplin piosenkę to, co nas reprezentowało na Eurowizji, Boże. Tytuł mi teraz umyka. Nucę ją w głowie, ale tytuł mi umyka, ale wszyscy Państwo wiecie, o jakie dzieło chodzi. Więc rzeczywiście ludzie zwariują, bo będą widzieli przykłady, które im się nie mieszczą w głowie, ale pod spodem tak naprawdę nadal jest cały czas jedno i to samo. To nie jest, tu nie ma zmiany paradygmatu, tu nie ma jakoś... To jest cały czas krok po kroku postęp technologiczny w ramach obowiązującego dzisiaj paradygmatu i tego, co potrafimy zrobić. Ja rozumiem te głosy, tak jak wspomniałeś, że one mogą być związane z obawą o to, że tak dużo pieniędzy ładujemy w sztuczną inteligencję, tak dużo ludzkiego talentu
idzie właśnie na to, żeby rozwijać kolejne modele, pomijając fakt, że większość tego talentu próbuje spowodować, żeby ludzie jeszcze więcej klikali w reklamę, bo tam jest najwięcej pieniędzy, no, co jest absurdem. Zgadza się, ale tylko pozwolisz, że wejdę ci w słowo. Ładowanie tych pieniędzy de facto, w mojej ocenie, to zresztą na moim podcaście staram się pokazać, tak naprawdę rozwój ostatnich 120 lat jest oparty tą chęcią znalezienia maszyn myślących, nie? Bo toż i Turing i wszyscy następni cały czas chcieli mieć maszynę, tylko pamiętajmy, że 70 lat temu inteligencję sobie kojarzyliśmy z tym, że coś umie ładnie liczyć i to już było wtedy też traktowanie, że to jest już inteligentne. I to z drugiej strony nas, wydawanie tych pieniędzy napędza jakby ten przemysł, który powoduje to, że mamy tego smartfona, że odblokowuje się, jak na niego patrzymy, że teksty się zamieniają, które zrobimy zdjęcie w tekst, który mamy. To wszystko jednak jest ta sztuczna inteligencja, która staje się tymi narzędziami, których już nie doceniamy. Na przykład, nie wiem, translator. Przecież kiedyś to była jakaś abstrakcja, że możemy przy użyciu translatora w dowolnym miejscu świata porozumieć się z człowiekiem innym, nie? Także to z drugiej strony to ładowanie pieniędzy jednak ma sens ten narzędziowy, pomijając ten aspekt tej wizji dążenia do czegoś cudownego, osobliwego i tak dalej, nie? Na pewno. Ja spodziewam się, że przez najbliższych kilka lat będziemy obserwowali pewnego rodzaju takie plateau, jeżeli chodzi o rozwój modeli. Myślę, że powinniśmy się spodziewać tego, co widzieliśmy 100 lat temu w odniesieniu do prądu. Cały postęp, cała innowacja przez pewien czas polegała na tym, żeby wziąć coś, co było napędzane siłą ludzkich mięśni i dodać prąd. Był ręczny młynek do kawy, buch, mamy prąd, mamy elektryczny młynek do kawy. Była ręczna pralka, dodamy prąd, mamy elektryczną pralkę. Dokładnie to samo się stanie teraz ze sztuczną inteligencją. Dodamy ją po prostu absolutnie do wszystkiego. Tak? Zastanawiałem się, jak dodać sztuczną inteligencję do ubioru. No to jest proste, no będzie tag, który będzie gdzieś tutaj wszczepiony, jak wrzucę to do mojej... moją inteligentną koszulkę wrzucę do mojej inteligentnej pralki, to pralka powie, nie możesz tego prać z tymi dwoma rzeczami, bo one się ze sobą kłócą, albo sama dobierze mi, nie wiem, temperaturę i czas prania, bo będzie w cudzysłowie inteligentna. Pojawi się inteligentny toster, pojawi się, no mamy już inteligentną odkurzacz i inteligentną kosiarkę do trawy, no ale przecież możemy to wpakować absolutnie do wszystkiego. I pewnie przez pewien czas będziemy zalewani takimi produktami, które... gadżetami. Takimi trochę bardziej gadżetami. Ja też nie chciałbym umniejszać, no bo tam też przecież trzeba być pomysłowym, żeby te rzeczy robić i one na pewno będą ludziom i pomagały, oszczędzały czas, pieniądze, być może będą oszczędzały, nie wiem, środowisko, no to jest fantastyczne, nie? Wszelkiego rodzaju sztuczna inteligencja w produkcji żywności na wielką skalę, żeby w jakiś sposób adaptować się do katastrofy klimatycznej. W ogóle wszystko, co jest związane z katastrofą klimatyczną, no tutaj AI być może będzie, okaże się efektywnie naszą najlepszą bronią. Co do tego wielkiego przełomu, tej prawdziwej, głębokiej inteligencji, spodziewałbym się, że to będzie albo jakiś taki gigantyczny przełom naukowy, ale w naukach fundamentalnych, w sensie właśnie jakiś przełom, jeżeli chodzi o informatykę kwantową, a być może to będzie właśnie kwestia tego, że zbudujemy modele, które zaczną na poważnie być w stanie dokonywać takiej inferencji przyczynowej. I rzeczywiście zasilimy to odpowiednią dawką takiego myślenia zdroworozsądkowego, zresztą sam doskonale wiesz, że są teraz kompilowane gigantyczne bazy danych wiedzy zdroworozsądkowej, której nie ma w zbiorach danych, ale każdy z nas ją zna. Tak? Ktoś kiedyś podawał przykład tego, jak głupie są modele sztucznej inteligencji. Jeżeli zapytamy model, powiemy mu na przykład, że obraz został przybity do ściany i zadamy pytanie, czy gwóźdź jest poziomo czy pionowo. Nikt nigdy w żadnym tekście nie napisał, że żeby przybić gwóźdź do ściany, żeby powiesić obraz na ścianie, gwóźdź musi być w poziomie. Bo to jest oczywiste. On nie może być w pionie, nie da się inaczej. No ale przecież żaden model sztucznej inteligencji o tym nie wie. Więc być może w tą stronę pójdziemy, że zasilimy te modele taką ilością tej wiedzy zdroworozsądkowej, że tam się pojawi ten element jakiś taki kognitywny. A być może w ogóle to jest związane z tym, że my mamy przeszacowaną opinię na temat naszej własnej inteligencji. Może nasza własna inteligencja jest bardziej zbliżona do takich prostych obliczeń i nam się wydaje, że Białoszewski czy Szymborska, oni tak naprawdę robią to samo, co ja tutaj zrobiłem, tylko lepiej. Albo mózg ich potrafi tak robić po prostu. To jeszcze taka dygresja a propos tego, co mówiłeś, to ciekawy przykład dawał kiedyś profesor Bralczyk, że jakbyśmy wzięli... On dawał na przykładzie akurat jakiejś postaci UFO czy coś w tym stylu, że przylatuje z innej planety i się uczy naszego świata na podstawie gazet, to on by myślał, że samoloty są tylko do spadania.
Także to są też takie ciekawe rzeczy z perspektywy tej nauki. A właśnie idąc w kierunku nauki, ostatni temat, bo widzę, że już czas nam trochę uciekł. Ostatni temat, który chciałem poruszyć, no wczoraj był tutaj gościem też między innymi dr Kawecki i on przedstawiał też publicznie informacje dotyczące zmian w edukacji, które on by widział. I on bardzo forsuje to, że nasze dzieci powinny w tej chwili uczyć się innych rzeczy, między innymi właśnie tam i ChatGPT i komórek używać jako narzędzi edukacyjnych. Jak ty widzisz z perspektywy, może nie musisz chodzić do podstawówki czy liceum z perspektywy tego, ale tak ogólnie albo uniwersytecko zmiany w edukacji przy pojawiającym się ChatGPT, no w mojej ocenie sam już problem, który ja już widziałem wcześniej ucząc studentów, że zadanie studentowi, żeby napisał zadanie, gdzie ma zrobić regresję liniową w języku, nie wiem, Python, to takie zadanie już nie ma sensu, bo to wiadomo, że to jest kwestia zdolności wyszukiwania w Google tak zwanym, nie? I w tej chwili przy ChatGPT to jeszcze bardziej nam to utrudnia z perspektywy edukacji, znaczy tej rzetelności tego ucznia z perspektywy tego działania. Jak ty widzisz właśnie tą zmianę w edukacji spowodowane takimi narzędziami, jak chociażby ChatGPT? Temat jest bliski mojemu sercu, bo ja w zeszłym tygodniu zdawałem egzaminy ośmioklasisty, a 2 tygodnie wcześniej zdawałem jednocześnie maturę, więc tak, jest mi to bardzo, bardzo bliskie. Co prawda na co dzień ja obcuję ze studentkami i studentami, więc to już jest jakby trochę inny poziom i no przynajmniej na Politechnice, a przynajmniej w moim instytucie, no raczej staram się nie zadawać jako zadania napisz esej o, gdzie rzeczywiście pierwszą rzeczą, jaką ktoś robi, to jest otworzyć sobie Playground OpenAI i napisać napisz mi teraz esej o. Pomijając fakt, że ten model potrafi potrafi halucynować kompletne bzdury. Ostatnio napisał mi fantastyczny esej na temat słoni wielkopolskich. Nie wiem, czy wiesz, że to jest najmniejszy gatunek słoni, zagrożony wymarciem do 4 metrów, żywią się trawą i tak. Cały długi esej opisujący historię gatunku słoni wielkopolskich. Czy na przykład pytanie o, nie wiem, podaj mi 3 szczyty w Polsce, które są wyższe niż Rysy. No i czat odpowiada, że oczywiście Śnieżka jest wyższa niż Rysy, że Babia Góra jest wyższa niż Rysy, że Tarnica jest wyższa niż Rysy, gdzie widać oczywiście, że znowu nie ma nam żadnej inteligencji, no po prostu to jest zwykła kolokacja słowa najwyższy. Śnieżka jest najwyższym szczytem w Karkonoszach, Babia Góra jest najwyższym szczytem w Beskidzie Żywieckim, więc jak jest pytanie o najwyższą górę, wyższą niż, no to nie ma tam w ogóle tego kontekstu wyższą niż Rysy, że nie ma w Polsce żadnej góry wyższej niż Rysy. Możesz się pobawić pytaniami, czy to prawda, że Barack Obama był uczony przez tego samego nauczyciela, który uczył George'a Washingtona. I ChatGPT odpowie, że jak najbardziej, że jest to teoretycznie możliwe, dlatego że George Washington żył w Stanach Zjednoczonych, Barack Obama żyje w Stanach Zjednoczonych, więc teoretycznie mogli być uczeni przez tego samego nauczyciela. Nie ma tutaj żadnego rozumienia tej rozciągłości temporalnej. Natomiast na pewno zmiany będą. Nie sądzę, żeby one były aż tak gigantyczne, prawdę powiedziawszy, patrząc na... Pomijając fakt, że bardzo bym sobie życzył daleko idących zmian w systemie edukacji, patrząc na bieżąco i będąc zaangażowanym w edukację swoich własnych dzieci, to są jakieś takie ogólniki, że dzieci powinny być uczone bardziej metod kreatywnych, mniej pamięciowych i tak dalej. Znowu, pewna baza faktów jest potrzebna. Bez wyjściowej bazy faktów nie ma możliwości łączenia ze sobą jakiejś synergii tych faktów. Nie? No to pozostaje nam tylko jakiś taki ogólny bełkot. Nie mam dobrego pomysłu w tej chwili, jak to wpłynie bezpośrednio na edukację. Na pewno te najniżej wiszące owoce, typu właśnie rozprawka na temat XYZ, no to padnie, no bo, ale też z drugiej strony, jaka jest wartość w pisaniu takiej rozprawki, nie? Jak to wpływa, czy to jest warunek konieczny, żeby wypuścić z tego systemu edukacji młodą osobę, która będzie posiadała jakieś kompetencje? Nie sądzę. Na pewno życzyłbym sobie, żeby budowane tam były kompetencje do pracy zespołowej, na pewno życzyłbym sobie, żeby było znacznie więcej zadań polegających na syntezie wiedzy z różnych dyscyplin, z różnych obszarów wiedzy, być może bardziej jakieś takie przekrojowe uczenie ludzi patrzenia, czy dzieci w sumie, tak? Patrzenia. I bardziej kreatywność tego typu rzeczy, a nie narzędzia związane z AI. Ja nawet nie wiem, czy to jest kreatywność. Ja myślę, że to jest bardziej jakby punkt widzenia, czy tego myślenie o tym, czego ci ludzie będą potrzebowali w przyszłości. Myślę, że postrzeganie, w ogóle patrzenie holistyczne
na niezależnie od tego, czy to będzie medycyna, czy to będzie technologia, czy to będzie, nie wiem, technologia produkcji żywności, że to będzie ta prawdziwa... Ale w pełni się z tobą zgadzam i wielokrotnie o tym dyskutowałem i wydaje mi się, że tak powinna wyglądać edukacja, ale z drugiej strony, jak się zaczynam nad tym zastanawiać, to skąd wziąć taką kadrę, żeby to dobrze zrealizowała? Bo moim zdaniem kiepska edukacja ubrana w pewne ramy przy różnej różnorodności kadry, która ma to robić, nie chcę mówić, że ona jest zła, ale no bez, nie zawsze z takim talentem, jakbyśmy sobie wyobrażali, mniej szkody robi niż zrobienie aż takiej swobody kadrze, która nie jest w stanie temu podołać. Nie jest to tego typu problem chyba większy? Jak myślisz? Czy mam teraz kalać własne gniazdo i mówić o tym, jak bardzo nieprzygotowani do prowadzenia praktyki są? Ja zakładam, że akurat na informatyce tak nie jest, ale... Znaczy to jest, bardzo mnie to cieszy, ale obawiam się, że może być to niczym nieuzasadniony optymizm z twojej strony. W tej dyskusji na pewno nie rozwiążemy wszystkich problemów dydaktyki i znowu powiedziałbym, nie jestem chyba dobrą osobą. Myślę, że są znacznie lepsi ludzie, którzy bardziej ogólnie i szeroko są w stanie spojrzeć na wszystkie problemy i wszystkie ramifikacje w ogóle procesu nauczania. Ja siedzę w takim kokonie, jak dobrze wiesz, dostajemy najlepsze dziewczyny i najlepszych chłopaków, jacy w ogóle są w tym mieście. Nie? Osoby, które trafiają do nas na informatykę, na sztuczną inteligencję, na bioinformatykę, to jest po prostu crème de la crème. No już nie można mieć lepszych dzieciaków, więc my tak trochę siedzimy sobie i patrzymy na tą burzę dookoła i mówimy, a dobrze, że na nas nie pada, nie? No bo my dostajemy po prostu tak fajnych młodych ludzi, więc może tutaj należałoby rozmawiać z ludźmi, którzy zęby zjedli w ogóle na nauczeniu, bo też tam przecież jest mnóstwo ludzi, którzy doskonale zdają sobie sprawę, że dłużej w ten sposób z taką pruską szkołą produkującą ludzi do pracy w fabryce no nie pociągniemy. Dzięki. Dziękuję ci bardzo, Mikołaj. Naszym gościem był Mikołaj Morzy, Politechnika Poznańska. Dodam taką jako ciekawostkę, trzy ostatnie publikacje naukowe wysoko ocenione Mikołaja, to właśnie praca nad takimi LLM-ami jak wspomniany ChatGPT, także wie, o czym mówi, nie tylko od strony takiej popularnej, ale też naukowo właśnie w tym obszarze odnosi duże sukcesy.